W poprzednim odcinku pokazałam, jak używamy jQuery do znajdowania elementów na stronie internetowej i do robienia czegoś z nimi. Czasami za pomocą jQuery dowiadujemy się czegoś o tych elementach, na przykład jaki tekst zawierają. To właśnie pokażę. Teraz ta linia kodu zastępuje tekst na główka całości. A gdybyśmy zamiast zastępować tekst Woleli otoczyć istniejący nagłówek wykrzyknikami? Zróbmy to. Najpierw ustalmy, co obecnie znajduje się w nagłówku. Te informacje będziemy przechowywać w zmiennej. Napiszę heading tekst równa się, przywołam funkcję jQuery, wprowadzę selektor main heading i przywołam funkcję tekst. Jeszcze puste nawiasy. No dobrze. Kiedy przewołujemy tekst w obiekcie jQuery, zwraca on tekst wewnętrzny wszystkich wybranych elementów. Ta linia kodu wybiera akurat jeden element, ale gdyby wybrała ich kilka, zwróciłaby cały tekst wszystkich w jednym długim ciągu. Dobrze jest sprawdzić tę wartość za pomocą polecenia console.log. Wpisuję heading tekst. Dobrze? Przerwijcie oglądanie i otwórzcie swoją konsolę deweloperską, żeby zobaczyć wartość. Świetnie. Teraz, gdy już wiemy, jaki jest tekst, ustawmy tekst na taki sam, ale z wykrzyknikami. Jeszcze raz użyjemy jQuery, żeby znaleźć nagłówek, a później skorzystamy z funkcji tekst i wprowadzimy wykrzykniki. Dobrze są. Połączymy to z zmienną, którą znaleźliśmy. Aha, odzyskaliśmy tytuł i dajemy więcej wykrzykników. Bardzo ładnie. Mamy bardziej emocjonalną wersję pierwotnego tytułu. A mogliśmy to zrobić dzięki temu, że zobaczyliśmy pierwotną zawartość nagłówka. Zauważcie, że używamy tej samej metody do ustawienia i uzyskania wartości tekstu Różnica jest taka, że nie wprowadziliśmy argumentu, gdy chcieliśmy, by jQuery zwróciło tekst. Za to wprowadziliśmy go, chcąc tekst zmienić. Często będziecie widywać coś takiego w jQuery. Ta sama funkcja zachowuje się inaczej zależnie od tego, co wprowadzacie. Zwracajcie więc uwagę na parametry. Możecie uzyskać też inne informacje o elementach na stronie, ich wielkości, stylach, CSS itd. Później bardzo Wam się to przyda. Na razie to nie wydaje się zbyt praktyczne, ale za jakiś czas, gdy będziemy wprowadzać więcej zmian na podstawie zdobytych informacji, ta metoda przyda się Wam ogromnie. Zachowajcie więc ją w swojej skrzynce z narzędziami jQuery.